Hejka, okejka, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hydronir. No i dzisiaj testujemy naszą automatykę, zobaczymy jak to zadziała i czy w ogóle zadziała. Na razie tak nie bardzo działa. Nie chcę iść w górę. Coś jest nie tak. Coś tam powoli idzie, ale bardzo powoli. Widzicie, to upada tutaj. To niestety nie chce działać, bo jest za blisko. Jest za blisko, cholercia. Ale plan był dobry. Plan był dobry. I powiem więcej, jest do wykonania nawet. Jest to wszystko do wykonania. Trzeba to bardziej przemyśleć. O nie! Czemu to się tak stało? Ej. Właśnie, ogólnie jeżeli chodzi o te maszyny, to powinno być troszkę inaczej rozwiązane. Dobra, to na razie możemy sobie... Na razie sobie wyłączyć, nikt się nie marnuje. Pompa wyłączona, nie ma. Tyle. Dobra, musimy zarobić około 250 jeszcze na... jedną prowadnicę. Na jedną prowadnicę, to jest złoto. Może być to ciężkie do zrobienia. I tak, na pewno będę chciał też to przenieść delikatnie, tylko to widzę, że nie da się stawiać w powietrzu. Nie da się stawiać tego w powietrzu. Więc gdzie jest moja łopata? Where is my łopata? Where is my shovel? Nie wiem. Tu jest shovel. Dobra. Więc tak, robimy sobie tutaj ten podest. Bo tutaj będzie potrzebny, prawda? Prawda. Chcemy mieć tutaj, no to niestety trzeba cierpieć. Trzeba cierpieć. A jeszcze jedna sprawa. Czy to się da inaczej położyć? No nie da się. Czy wy wiecie, jak to inaczej postawić? Bo ja nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy to jest jakiś Shift, Alt, nie wiem, R. Czy może tu jest w ustawieniach nawet napisane, jak to zrobić. Klęknij, skok, hamulec, wyjazd, obróć, ZX, RTY. Japi. RTY. Kurde, Shiro. I pewnie to też się tak da, prawda? RTY, no oczywiście, że tak, że się da. Oczywiście, że się da. A ja kombinowałem. To wystarczyło zrobić na logikę. Ej, to może nawet zaraz zrobimy to jeszcze bez podajników. Może zrobimy to bez podajników, czekajcie. Zaczęło zobaczyć w opcji, ale dziwne, że instrukcja gry, czy tutorial, nie wyjaśniał takich rzeczy. To jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne. O. A możemy dać bliżej. Co? Musimy dać jedną rurkę do przodu. To powinno teraz wyrzucać w tą stronę. Kurde, że ja tego nie ogarnąłem. Aż mi głupio. To jest tak, potrzebujemy to zrobić w Y-ku. Tak, teraz w R-ce. O. Mhm.
Tutaj będzie nam brakować jednej takiej, ale ja mam pomysł. Y i R. Ja mam pewien pomysł, jak możemy tego uniknąć, więc spokojnie, zaraz to sobie ogarniemy. To będzie przydatne później dopiero. I teraz tak, łączymy to tu. Tu. To możemy połączyć tak, jak było do tej pory, czyli... RT, dobra. O tak. To możemy dać tu, żeby zamknąć zawór, żeby nas nie irytowało. To oczywiście standardowo idzie tu, gdzie było. Jedna rurka oczywiście prowadzi też to miejsce. Żadnych podajników nie było trzeba. I to działa. Niezbyt. Niezbyt. Nie wiem czemu. Podejrzewam, ale nie wiem jeszcze. No właśnie. Działa! Automatyka, prąd nie tyka. Pięknie. Mamy automat. Dobra. Tu sobie wylejmy. Tu w ogóle na razie możemy postawić. Tapka złota i tak, będziemy sobie rozdzierać te surowce na dwa. Tylko właśnie, bo ja jeszcze ten sorter kupiłem. Co daje ten sorter? Bo ja nie wspomniałem. O nie, na siebie postawiłem. Tu się nic nie włącza. Woda idzie, ej. Nie mówcie, że to jest ten sorter, co myślę. Coś, co powinienem mieć już dawno. To jest właśnie chyba to. Nie ten klawisz. Okej. Coś tu chyba nie działa. Albo nie rozumiem, jak działa. Zgaduję, że nie rozumiem, jak działa po prostu. Pewnie tu trzeba położyć, co chcemy rozdzielić. Tu wychodzi złoto, tak. Dobra, to jednak nie. Ale to może być ciekawe do zrobienia tu. To może być ciekawe do zrobienia w tym miejscu. I jak nam daje to tutaj surowce. I to nie jest głupie. To nie jest głupie. Naprawdę to nie jest głupie. Ale na razie sobie poradzimy bez tego. Musimy ręcznie to segregować. No właśnie z powodu, że nie mamy kasy. I tak, złotko będziemy sobie tutaj na razie segregować. Złotko będzie tu. Zbieramy tego złota jak najwięcej. W końcu gra nabiera tempo, już nie musimy tą łopatą zapierdzielać, na razie jeszcze musimy sortować niestety. Ale jest i tak już lepiej, bez porównania. Tutaj mieliśmy chyba na pojeździe jeszcze właśnie nasze wiadro. Nasze wiaderko, a do niego będziemy sobie segregować żelazo. Żelazo. Dobrze by było drugi tygiel kupić, żeby to już z automatu nam się pakowało. A żeby nam się to z automatu pakowało. Mnie głupim rozwiązaniem byłoby kupić drugi sortownik. Który by nam oddzielał właśnie... Ach ty Shira. Który by nam oddzielał właśnie na przykład kamienie szlachetne od żelaza i od złota. Bo wiadomo, jeżeli sobie postawimy złoto w tamtym miejscu, to złoto będzie w tamto, a reszta innych surowców, nieważne jakich, będzie wylądować z tej strony. Ale
jeżeli sobie zrobimy drugi podajnik, na przykład tutaj z boku i tu już będzie żelazo, to będzie nam wypływać żelazo po drugiej stronie, a dopiero na przykład resztę mieć już takich, których się nie da przytopić z drugiej strony. Więc to może nie być głupie. Trzeba to ogarnąć, pomyśleć, jak to zrobić, bo naprawdę tutaj w tej grze jest masa rzeczy do roboty. Masa rzeczy do roboty i to mnie w sumie bardzo cieszy, bo gra mnie wciągnęła. Wciągnęła mnie. Tak samo jak Super Laminal, który jest po prostu świetna gra. Ale na razie robię sobie ciąg Hydronira, który w sumie dawno nie był na kanale. Żelazo, to jest też żelazo. No i znów wracamy do złotka. Na razie to my jesteśmy tą segregacją, tak powiem. Może sobie położyć te różne rzeczy. Tam jeszcze bodajże były narzędzia do sprasowywania tych kamieni. Może nie być głupie. Znacznie milej się to teraz robi, naprawdę. Znacznie milej się to teraz robi. Dobra, możemy sobie już to podgrzać. Sobie to żelazo jeszcze poróbmy. Tu podtrzymajmy sobie safiry oraz inne kamienie szlachetne. Nie wiem, co zrobić z tymi kryształami. Czy one jakoś się potem będą przydawać? Na pewno się będą przydawać, ale w jaki sposób? Zatopiło się złoto. Zdłuż sztabkę również. Dobra. Ile tego jest? 16. 15 kilo. No to już nie jest źle. Idziemy dalej. Teraz może sobie to żelazo wytopimy. Żelaza chyba więcej nam poleciało. Ale może tylko być takie złudne przeczucie. Dobrać, ładnie się postaw. A? Co cały czas leci to żelazo i leci, i leci, i leci. No dobra, jednak może i nie. 280, no ale to też trzeba pamiętać, że żelazo jest tańsze, 23 kilo. Nie, dobra, jednak więcej poleciało tego żelaza. O nie, nie chciałem tego wziąć do łapki, chciałem to wziąć do łapek. No ale dobra, przyjemnie, że teraz już wiemy, jak to przynajmniej ogarniać. I znów lecimy ze złotkiem. No wiadomo, jak będziemy mieć już więcej kasy, to też będziemy mogli sobie te nasze stacje do wytwarzania zwiększyć. W sensie, może potem będzie na przykład, nie wiem, dwie czy coś. Mieć ogólnie te stacje, to będzie oczywiście fajne. No ale widać, że już ten naprawdę progres, przyspieszył. Przyspieszył progres, jeżeli chodzi o wydobywanie tych surowcy. Jest mniej irytujące, bo wiadomo, to kopanie i kopanie i kopanie, no, takie wkurzające jest. Pyk. My możemy na razie tu włożyć. Nic nie przeszkadza. Słodko sobie leci. Dobra, na razie możemy to zostawić. Kupujmy sobie może te nasze kamienie szlachetne. Prawie kilogramowy. 30. Prawie kilo. Ładnie. Tajemniczy odłamek kryształu służy do zasilania maszyn górniczych. No właśnie, tylko nie wiemy dokładnie jakich. Albo jeszcze ich nie mamy po prostu. Przejdźmy się i zobaczmy, czy możemy coś dokupić jeszcze. Te maszyny były jednorazowe, więc tutaj więcej już nic nie kupimy. Widzę, że tylko i wyłącznie torby na narzędzia. To było. Miska na zupę, ale tego jeszcze nie możemy.
Tego jeszcze nie możemy. Co tu jest jeszcze? Co moglibyśmy sobie kupić? Co moglibyśmy sobie kupić? No teraz sensu jak narzędzie to już tam potrzebne zbytnio nie jest. Potrzebne zbytnio nie jest. Mały piec, kowadło. Moja pierwsza wędka. I garnek wędkarski. Może to nie byłoby głupie, żeby zacząć inwestować w takie rzeczy? Łóżko polowe, hełm górniczy. Młotek budowlany. Może naprawdę jednak zaoszczędźmy trochę kasy. Kupmy. Kupmy jeszcze jeden ten sortownik. Kupmy więcej sobie tych naszych... Boże. Kupmy więcej tych naszych transporterów, beltów. I dopiero wtedy poszalejemy. Już z automatyzacją tej segregacji i tak dalej. Na pewno będzie to bardziej przyjemne. Ale mówię, zaczyna się robić znacznie przyjemniej. Jeżeli chodzi o wydobywanie tych surowców. Nie trzeba kopać, nie wiadomo jak. I tak w ogóle to ja bym się nawet przeniósł z całym tym swoim grejdołkiem bliżej tego miasta z beltami, no bo będzie to też wygodniejsze do roboty. Więc ja zaraz pójdę to sprzedać. Teraz zaraz pójdę. I ogarniemy sobie właśnie inną miejscówkę. Dobra, bierzemy tygiel. Zrobimy sobie kolejny taki nasz... Boże, jak to się nazywa? Naszą biżuterię, nasz naszyjnik. Więcej żelaza. Dawaj. I złotko się znalazło. Ile tego jest? 0,7 na prawie. Dobra, przetopiło się ładnie. Ła! Tego już jest dużo. Za 735 kilo sztaba. Ło! Mocarna sztaba. Chodź tu. Mój tygielku. Przetapiaj. Nie mogę tego na razie położyć. Dobra, nic się nie stało. To kładziemy, niech to się grzeje. Który tam był najdroższy? 7. 7, 15. 20, ten był najdroższy. Młotek gdzie jest? To jest młoteczek. Opa. Takie wielkie sztaby. Wow. Pyk. Ile to teraz kosztuje? 1453. No coś pięknego. Bierzemy to. Bierzemy nasz hajsik. I lecimy. W sumie możemy podjechać naszym Boże, jak to się nazywa? Kładem. Naszym kładem, ale on wcale nie jest taki szybki, wiecie? On nie jest wcale jakiś super, hiper szybki. Opta. Wchodzimy zetką. Czy jest tutaj coś, co możemy... sprzedać? Nie, są do sztabki żelaza. I nadal ma spadek. 1453, pięknie. Znów kupa kasy. 14. Połącz się ładnie. Nie chcesz się łączyć? Ładnie połączyłeś. No i fajnie. Woda się chyba kończy w naszym kładzie. Zetka. Myślę, że to jest dobry czas. No właśnie, on się wszystko obija.
Myślę, że to jest czas, żeby się stąd przenieść, ale zanim to zrobię, myślę, że najpierw pojadę na zwiad. Zobaczę, czy w ogóle jest po co ją tam przenosić. Jeżeli jest, to już tam zostawię ten nasz garnuszek ze złotem. I pewnie wrócę na piechotę, jeżeli chodzi o naszego kłada. Zostawię go tam po prostu. A jeżeli nie ma, to po prostu kupię jakiś pewnie podajnik i wrócę. Okej, czy to było tu? To było tam dalej. Łatwo się jest pogubić tutaj. Trzeba pamiętać, że skrzyżowanie. Po prawej jest... Grangefield? Dobrze widzę? Chyba tak. Grangefield. Tu jest to wejście, a tutaj można chyba kupić sobie nawet. Sale. Za 970. To by było nas nawet stać. Bo tu chyba wody nie było. Właśnie, bez wody to nas nie interesuje zbytnio. Tu jest lipa. Tu jest lipa. Oj. Tu jest lipa niestety. Tutaj jest jeszcze miejscówka. Tu woda już była. To prawda mało, ale jest. Tu już było za 1200, ale nadal nas stać. Nadal nas stać. Tu już jest naprawdę blisko do tego miasta. To się tylko tak ładnie... skręca tu? Nie. Tu się nawet... Tak, w lewo od razu się skręca. O, tutaj, w to miejsce. Tak, Grangefield. Jakieś maszyny. Ej, czy my tu byliśmy? No nie pamiętam tej maszyny. Co jest za maszyna? Wiedrożniwiarz. Rolniczy pojazd użytkowy zbiera plony i przesadza nasiona. Wow. Ej, tu mnie nie było chyba. Tu mnie chyba nie było. Tak, szklarni. Jakaś farma. No definitywnie to nie było. Tak, nasiona. Zraszacze. Sporo rzeczorków. O, jest i waga. Jest i piec do gotowania, młyn. Kurde, mamy co robić. Mamy co robić. Dobra. Ale to nie jest to miejsce i to mnie teraz zaniepokoiło. To mnie teraz zaniepokoiło, bo chyba się zgubiłem. To miejsce też jest do kupna. Ale to za 6600, to Jezu, to dużo. Ale to jest fajna miejscówka, bardzo blisko miasta. A i to jest to miasteczko, dobra. Brightspore. Ichikards, co to jest? Ja tu żem był? Ja tu żem był, czy żem nie był? A wózki, byłem. Byłem, to pamiętam, byłem. W ogóle można było sobie zatankować. Już widzę, że mało zostało tej wody. Mało zostało wody, więc sobie nalejmy. Tu trochę wchodzi tej wody. Trochę tej wody wchodzi. Nie brało? Chyba nie pobiło, halo, halo. O, teraz się wlało. Trochę tego wchodzi. O tyle dobrze, że tego paliwa nie trzeba nigdzie kupować, bo to było naprawdę trochę ciężkie do ogarnięcia. Dobra, kasa jest. Tak, i to jest nasza miejscówka. No dobra, moi drodzy, ja myślę, że nie jest głupim pomysłem, żeby sobie kupić jednak tą miejscóweczkę, tylko trzeba zapamiętać, gdzie ona jest.
Tędy przyjechaliśmy. To było gdzieś tutaj. No właśnie. Tam się jechało prosto. Tam też jest do zakupienia. A tu my skręcaliśmy w tą stronę. I to było no wprost. Ogarniemy chyba. No to co, kupujemy naszą pierwszą bazę. Bazę. Pierwsze pole. 1200. Biorę. 1200, 267 zostało. Don't worry about the query. Dobra, kupiliśmy pierwszą naszą miejscóweczkę Deepside. I rozumiem, że teraz już możemy sobie tutaj normalnie wejść i poogarniać. Standardowo będziemy się raczej tutaj rozbudowywać. Dobra, stawiamy to tutaj. Teraz trzeba na piechotę wrócić. To też nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste, bo zanim my tam wrócimy, to ojejku. Ojejku. Ciężko, 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 ciężko. Ale spokojnie, wrócimy. Drag Query jest naszą własnością za 1200 monetek. I tak, żeby wrócić, idziemy na wprost. To akurat pamiętam. Tam jest wjazd już na następne góry. Najlepsza miejscówka jest tam koło morza. Jakby nie patrzeć ewentualnie tej kuźni krasnoludzkiej, pseudo krasnoludzkiej. I tak ona wygląda jak krasnoludzka. No i widać, że naprawdę, naprawdę te pojazdy tutaj są potrzebne. To widać. Najprawdopodobniej ta dwójka, która tam była przy wjeździe do pojazdów, zanim zmieniłem karusiologię, najprawdopodobniej to po prostu była klawiatura numeryczna, której ja nie mam. Której ja niestety nie mam. W ogóle widzę jakieś takie spadki dziwne na OBS-ie. Mam nadzieję, że to... Że nie ma fałsynka włączonego. Nie, nie ma włączonego. Dziwnie to chodzi na tym OBS-ie. Jakby były spadki 30 fps-ów. Mam nadzieję, że tak nie jest. Też tu żadnego Deepside'a nie ma do wykupu. Widzę, że można ryby połowić. W tamtych miejscach. No dobra, jesteśmy już chyba na miejscu prawie. Tu po prawej chyba jest nasz sajcik do kopania pierwszy. A i owszem. Dobra. Tu się ładnie, o kurde, ile się wzbierało. To tak, tu już jest zepsute. Jest nasze szkło powiększające. To jest nasze szkło powiększające. Wiem, że to jest już zepsute do zera. Bardzo szybko się to psuje. Ma 35%. Też już malutko. Ekstremalnie malutko. Dobra. No to co? Kochani, pakujemy dubsko. Pakujemy dubsko. Ja myślę w ogóle, że dobrym pomysłem byłoby wykręcenie w tą stronę. Zobaczmy te rury. Pakuję się. Teraz na pewno tego nie zrobimy. Ale zawsze lepiej tak niż inaczej, nie? On powiedział, co wiedział Shiro. Tak niż inaczej. Dobra. Bierzemy i to. Nie, no na tą ciężarówkę znacznie więcej chodzi, bez porównania nawet, rzekłbym. Dobra, to wysyp. Łopata może na razie też tu iść. Do maszyny wrócimy później. Po maszynki wrócimy później.
takie rzeczy jak na przykład. Właśnie, a jak wygląda mapa? Przechodzimy przez Iron Nil i jedziemy do Drake Quarry. Drake Quarry jest naszą bazą South Cope, kosztuje dużo, ponad 6000 i ogólnie siedzimy w Bridgepur. Dobra, to dużo wyjaśnia. Snowrun, Falls to są te... A nie, to nie są te. Icehelm to są te produkcje dziwne takie. No ale Snowrun ogólnie jest dosyć daleko do wszystkiego. To jest takie trochę bez sensu w takim razie, ale okej. No to dobra, Drake Quarry chyba oprócz South Hope jest najlepszym wyborem do tego wszystkiego. No co prawda jest mało tej wody tam, ale myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Okej. W takim razie. Zabieramy oczywiście resztę. Mapa też idzie z nami. To sobie zostawmy. Można by było te sztabki jeszcze poprzetapiać. Byłoby głupie. To nie byłoby głupie. Przetapiajmy to. Święty spokój. Lepiej wziąć dwie sztabki, czy tam trzy sztabki, niż 50, prawda? Tak mi się wydaje. A może i nawet byśmy dali radę zrobić przy okazji... Kolejny łańcuszek. Kolejny łańcuszek. Rudy złota. Więcej rudy złota. No i właśnie, będzie również trzeba kupić kilo, zrobić dziurę w ziemi i dopiero w tamtym miejscu rozłożyć nasze maszyny do kopania, bo tak jak słyszeliście pewnie nieraz, jak nam tu gra tłumaczyła, że czym głębiej kopiemy, tym lepsze surowce. To mogłoby nie być głupie. To mogłoby nie być głupie. Tam jest taki bardzo fajny surowiec, który tam daje po 300-400 nawet za jedną rudę. Za jedną rudę i to naprawdę jest spoko. To naprawdę jest spoko. Dobra, to idzie tutaj do tych kryształków. Róbmy sobie porządek. Róbmy sobie porządeczek. No i tu reszta już żelaza sobie zejdzie. Dałem to. No i 344, ładnie. Ładnie, ładnie, nie powiem. I robimy kolejne. Trochę tego żelaza nam tu nastukało. Jest co robić w tym hydronirze. Naprawdę jest. Granie kosztuje za dużo, a daje mega, mega możliwości. No. Więcej, więcej, więcej. Klejka, sklejka. Maszyny sobie też już można pokłaść, żeby tutaj nie przeszkadzały. O! Wyleciało. Wyleciało. Tego żelaza naprawdę dużo tutaj nam wyłożyło. Jestem zdziwiony. Aż jestem zdziwiony. Ostatni, dobra. I teraz sobie to kładziemy do przetworzenia. Nie możemy zapomnieć też o tym. Szmaragd, zostawmy to tutaj. Na tym wózku nic nie ma. O, już jest, sporo tego jest. W ogóle jest druga rurka do wody. W ogóle była druga rurka do wody, nie wiem czy zauważyliście. Ops. 660, no ładnie. Dobra, wkładamy to do pieca. To się ładnie przepala. 15. 16. 20, to wygrywa na razie. 7. No to teraz robimy z szafirem.
Teraz robimy z szafirem. Ops. Ops. I młotek. I lecimy. Dobra, złotko. W ogóle to też mogę teoretycznie tu włożyć. Pytanie, czy... No właśnie, nie da się. Ups. Ups i upsi. Nie da się. Weźmiemy sobie ten wózek po prostu i z tym polecimy. Troszeczkę nam to zajmie, ale... No cóż. Tak czasem bywa. Tak czasem bywa. Sprzedamy, no nie będziemy tego wozić, nie wiadomo ile. To też bez sensu. Kaska się zawsze przyda. Kaska się zawsze przyda. Trzeba jeszcze pamiętać o wadze. O wadze i co jeszcze? O tych kamieniach. Kurczę, te kamienie będzie trzeba pozbierać. Też będzie problematyczne. Też będzie problematyczne to wszystko. Oj. Dobra. Dobry, dzień dobry. Chciałem to sprzedać. 816, ładnie. Teraz ładniejsze te sumki nam się pokazują tutaj. 854, fajno. Dawaj tu górę złota. Ciekawe, czy da się wrzucić kasę tam. Spróbujmy. Co najwyżej stracę tyle. Wishing well, throw coins into well. No i się rozwiązał problem pieniędzy. Buty, śmierdzący but. Po to mi but? Ja to mogę sprzedać? Nie mogę tego sprzedać. To był test, no. 854, ej. Co? Ej, dobra. Nam oddało kasę, nieważne. To tylko dla achievementa. No miło, miło, że gra jednak nam nie zabrała kasiorki. Ja się troszeczkę zmartwiłem, powiem wam szczerze. Jak zobaczyłem, że to zniknęło. No ale mamy achievementa przynajmniej. Przynajmniej jest achievement. Fajnie, 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 że ta gra zareagowała na to i że naprawdę jest fair. I nam oddała te pieniądze. Bardziej bym się zmartwił, jakby jednak nie oddała. Oj. W sumie wiecie co, po to to my może... Szybko odłamków. Ej, to też się da przepalać. Też się da przepalać, dobra, ale... Wiecie co, nie będziemy na razie tych odłamków zabierać. Idziemy sobie potem w razie czego z... Złoto jeszcze. Idziemy sobie w razie czego z... Misą. To ogarniemy. Dobra. Maszyneria. Maszyneria. Leży sobie jak powinno. Ten podajniczek też sobie tu położymy. Wielka przeprowadzka. Wielka przeprowadzka. O, już nie chcę wejść. Chodzi. Jak pomieści, to się zmieści. Jak się popieści, to się zmieści. Okej, okay, koło szlifierskie. Też weszło. Jest dobrze. No to już mało rzeczy zostało. Myślę, że na raz się nawet złapiemy. Chyba, że będę chciał wózek jeszcze sobie przenieść, no to wtedy troszeczkę będzie to inaczej wyglądać. Bo wózka niestety chyba nie złapiemy. Czy złapiemy? Złapiemy! Wózek też się da przenieść. Dobra, kaska też tam wleciała. Zostały nam tylko i wyłącznie odłamki. Jedna sztabka złota, że sztabka ruda nawet, żelazo zostało. Dobra, niech leży. Komuś się może przyda. Zetka.
Jedziemy. Obładowanie jak cholera. Genialne. Genialne. Zobaczymy, czy w ogóle przejdziemy po moście. Teraz się okaże, że jest jednak za duży. Nie, no dobra, przejedziemy bez problemu. Serio, tym mi się znacznie lepiej jeździ. Tym mi się znacznie lepiej jeździ. Cichutkie, fajne, nie wywraca się. Milusia. Nawet chyba trafiłem już, prawda? Prawda. Nowa miejscówka. Mam nadzieję, że tutaj nie jest coś takiego zrobione, że jest skończoność tej wody. Dobra, to jest... dobra, wiem co to jest. To też już wiem co to jest. I okidoki. Ile my tu mam kasy? 267. Teraz człowieku, weź tu wymyśl, jak to zrobić. To sobie odstawimy gdzieś tu. Niech sobie stoi nasz wózeczek. Przyjemny. No, trzeba na pewno rury powyciągać. To też trzeba powyciągać. To też trzeba powyciągać. Też trzeba powyciągać. Piec też trzeba wyciągnąć. O, jest rura. Dobra, to jest pompa. To jest El Pompo. Żebyś ty jeszcze na przykład nie wchodził, to by było miło. Dobra. Tu możemy zacząć coś kopać. A jakbym ją troszeczkę wyżej postawił, to by się coś stało? Tak, stałoby się. Nie byłoby wody. A, widzicie, ale tej pompy się nie da TY. Zrobić tylko R. I nic więcej. Dobra, tu pompka. Tu na tą stronę ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Zobaczmy, jak to będzie szło. To jest troszeczkę inna rurka. To jest narożniczek, kolanko. To jest waga. No, waga na razie niech sobie stoi. Jest El Rurro. El Rurro. Ciekawe, czy to się zmniejsza ogólnie ta woda. Czy na pewno się zmniejsza, tylko o ile pytanie. Pytanie, o ile to się zmniejsza. To jest segregator. To jest segregator, to jest rurka prosta. Kolejne kolanko. Drugie kolanko. Uj, powiem wam, że nam się już kończył rurki. Nam się już kończył rureczki. No i to może być cienko, jeżeli chodzi o... o tą wodę. Nie da kopać dodatkowo, dopiero się da pewnie kopać gdzieś tu. Tak. Dopiero się tutaj dokopać. No właśnie, tu są jeszcze takie opcje jak... usuń wszystkie kawałki brudu. Usuń wszystkie zasoby surowce. Teraz są chyba wszystkie surowce wyczyściło. A wiecie co, może nie byłoby to głupie. Żeby sobie zrobić... na razie nawet to wiertło tu. O ile się da. A widzę, że chyba się da. I teraz pytanie, to jest podajnik, to nie. Czy da się też to postawić w miarę ok? W dół się nie da.
Trzeba byłoby to zrobić w sposób delikatnie inny. Delikatnie inny. To można zrobić tak. Tu rurka pójdzie w tą stronę. Tutaj damy ten podajnik nieszczęsny. A, tutaj go teraz nie położymy, no tak. Tutaj tego niestety nie położymy. W teorii nie byłoby to głupie, żeby jednak zrobić to w ten sposób. Możemy to zrobić w ten sposób. Nawet byłoby lepiej, jakbyśmy to zrobili w ten sposób, bo... Już wam tłumaczę. R-ka idzie tu. To musimy odłożyć. To idzie tak. Kolaneczko idzie tu. To idzie tak. No właśnie, i to patrzcie. Możemy to ogarnąć w ten sposób. Tu jedno kolanko by się jeszcze przydało, no ale niestety nie mamy tego kolanka, więc musimy dać ten narożnik. Narożniczek damy tu i tu damy zaworek. Chyba, że zawór da się tutaj połączyć. Nie da się niestety. Więc musimy dać niestety rurkę, która przejdzie tędy. I tu dopiero dać zawór. I wszystko powinno działać, a dlatego to zrobiłem. Bo na rurkach się da tylko i wyłącznie stawiać podnośniki. Musimy zakupić sobie jeszcze jeden prosty. I będzie wszystko śmigać. I będzie wszystko śmigać. I nam jeszcze sporo rurek zostanie. Zabieram to. Jeden wystarczy. Plus jeszcze do naprawy potrzebujemy klucze. I to nawet nie te jednorazówki, tylko wielorazówki trzeba kupić. Ale sobie to ogarniemy. O Jezu, są 47 minut odcinka. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grę od Ashiro. No i się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Hydronir. Trzymajcie się. Hej, hej!